hej, hej! W USA pojawiła się adaptacja książkowa 9 epizodu i uprzedzając pytania, nie wiem kiedy będzie w Polsce. O ile zamawianie jej z zagranicy nie sprawi, że dostaniecie ją natychmiast do ręki, to można ją kupić w Amazonie w wersji cyfrowej, na Kindle. I to nie jest reklama żadna. Kosztuje około $15 i wcale nie musicie mieć tego, wiecie, fizycznego czytnika Kindle, żeby ją przeczytać. Na tablety, komputery czy telefony można pobrać darmową aplikację, no i tam sobie czytać książki w formacie Kindle. Zatem, no, jeśli nie przeszkadza Wam czytanie z monitora i znacie na tyle język angielski, no to można dorwać tą książkę łatwo bez wychodzenia z domu. Ale ja nie o tym. Otóż książka ta w kilku miejscach rozszerza i dopowiada informacje, których w filmie zabrakło. Zatem chciałbym Wam przedstawić pierwszą część składającą się z 5 ciekawostek, których dowiadujemy się z adaptacji książkowej Rise of Skywalker autorstwa Rae Carson. Autorka książki ma podobnie na imię jak... No, nieistotne. Zobaczymy, ile ciekawostek tak w ogóle uda mi się zebrać, ale raczej na pewno ten filmik będzie miał swoją kontynuację. Zanim przeskoczymy do właściwej treści, przypominam o Instagramie, oczywiście Biblioteki Osus, i o zasubskrybowaniu kanału. Naduszenie dzwoneczka też nie zaszkodzi. Przypominam też, że możecie wspierać kanał i byłoby to mega miłe. Gotowi na rewelację? No to jedziemy! Ciekawostka numer 1. Myślisz, że na zakończeniu filmu Rey patrzy na zachód słońc na Tatooine i jest to nawiązanie do sceny w epizodzie 4? No, w zasadzie masz trochę racji. Wizualnie oczywiście jest to nawiązanie, ale Rey patrzy na wschód słońc. I właśnie to precyzuje książka. Jest to wschód słońc, który ma tutaj oczywistą symbolikę. Nowy start dla nowego zakonu Jedi. Wiecie, no, wstaje nowy dzień. Symbolika jest zresztą jasna i nie będę jej tutaj chyba tłumaczył. Ciekawostka numer 2. Palpatine jest klonem. Wiem, to nam wyciekło już jakiś czas temu i nawet planowałem o tym zrobić osobny film, no ale jakoś się nie złożyło. W każdym razie w książce czarno na białym mamy napisane: Kylo could feel in his very bones that this clone body sheltered Emperor actual spirit. Czyli w tłumaczeniu, Kylo mógł poczuć w kościach, że to sklonowane ciało stanowiło schronienie dla prawdziwego ducha Imperatora, albo dla ducha prawdziwego Imperatora. Jakoś wszyscy do tej pory zakładali, że Palpatine przeżył fizycznie wydarzenia epizodu 6. No a tutaj okazuje się niespodzianka, Imperator rozwinął opcję klonowania się i klonował się całkiem na potęgę. Ciekawostka numer 3. Razem z informacją o tym, że Rey jest wnuczką Palpatina, padł na nas blady strach. No bo oznaczało to, że dziadzio Palpi musiał dorwać jakąś kobietę i to już wtedy, kiedy był stary i pomarszczony, w sensie brzydki, czyli po wydarzeniach epizodu 3. Odrażające. I w ogóle nie myślmy o tym wcale. Adaptacja książkowa wyjaśnia jednak wszystko. Rey jest wnuczką Palpatina, ale jest córką klona Palpatina. Ten klon miał być nowym wcieleniem Palpiego, miejscem, gdzie Imperator przeniesie, no tak jakby, swoją jaźń, ale okazało się, że klon ma defekt. Otóż jest nieczuły na moc. Dlatego Palpi postanowił wysłać zabójcę Ociego, żeby tego nieudanego klona zgładzić. Kiedy okazało się, że klon ma córkę i do tego ta córka jest czuła na moc jak diabli, to Palpatine zaczął mieć obsesję na punkcie poszukiwań swojej, no, wnuczki, chociaż to w zasadzie wnuczka, córka na jedno wychodzi, no ale już zostańmy przy tym określeniu, że to była wnuczka. Ciekawostka numer 4. Podczas bitwy, kiedy przybywa wielka flota pod dowództwem Lando, aby wesprzeć walkę nad Exegolem, możemy przeczytać w książce, kto się odmeldował po przylocie. No bo pamiętacie, w filmie widzieliśmy m.in. Wedge'a. Niektóre cameo właśnie też widzieliśmy, natomiast dodatkowo odmeldowują się jeszcze Phantom Squadron Standing By, Ghost Standing By, czyli no, mamy potwierdzenie, że ten statek, który tam widzimy, to jest Ghost, Anodyne 2 Standing By, Alphabet 2 Standing By, czyli Alphabet Squadron nam się tutaj pojawia, Zay Versio and Inferno Squad Standing By, czyli wraca córka Aiden Versio, no i odmeldował się jeszcze statek Fireball i Kaz, czyli no, ten bohater serialu Star Wars Resistance. Widzicie, całkiem sporo ich tutaj było, a film tylko pokazał wierzchołek Góry Lodowej. Ciekawostka numer 5. Książka rozbudowuje rolę Chewiego. Kiedy Luke zostaje porwany z Pasany, spotyka się z Kylo Renem i Kylo próbuje go przesłuchać, wyciągając od niego informacje, tak jak to oczywiście widzieliśmy w epizodzie 7. Nie udaje mu się to, a raczej udaje mu się połowicznie. Ma wizję młodszego Chewiego, który przeżywał przygody u boku Hana Solo, a potem wizję swojej własnej młodości i relacji, jaka wiązała Bena z Chewiem. Film tego nie pokazuje, ale to także miało wpływ na przejście Kylo Rena na jasną stronę.
książce jest też scena, kiedy Lando wchodzi na pokład Sokoła, zagląda do kabiny Łukiego i widzi tam holonagranie Czubaki z młodym Benem. To też pokazuje, jak Łuki był związany z synem Solo. To na pewno nie koniec ciekawostek, jakie możemy wyczytać z adaptacji książkowej Skywalker Odrodzenie. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobają i która z wymienionych jest najfajniejsza, która jest waszą ulubioną. Uważajcie na siebie, uśmiechajcie się często, zostawcie łapkę w górę i wpadnijcie koniecznie na Discorda. Link jest w opisie. Niech moc będzie z wami. Dzięki wielkie. Pa, pa. I am the Senate. Not yet.